Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Każde moje spotkanie w okręgu w Grzmiącej, w gminie Biały Bór, w Bornym Sulinowie, w Barwicach i tak mogłabym jeszcze dalej wymieniać, praktycznie rozpoczyna się od tego, czy pomożemy i utworzymy regulator cen wody, zewnętrzny regulator. Tam ludzie borykają się z bardzo dużymi stawkami opłat za wodę i za ścieki. I właściwie przez ostatnich kilka lat słyszeli, że się nie da. Być może dlatego ja troszkę inaczej patrzę na ten projekt. Ja na ten projekt patrzę z nadzieją, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to jest duża odpowiedzialność po stronie pracowników, którzy będą w ramach tego regulatora funkcjonować i biorą na siebie również dużą nadzieję tych mieszkańców, panie ministrze, którzy oczekują pomocy. Mam pytanie, bo przedsiębiorstwa ujmują amortyzację również od środków, na które wzięły wcześniej pożyczkę, dotacje czy fundusze unijne i zgodnie z wyrokiem NSA nie powinny tej amortyzacji doliczać do kosztów. Czy jest możliwość, żeby do rozporządzenia w tej nowej projektowanej ustawie został uwzględniony wyrok sądu? Dziękuję. Dziękuję.